pajęczyna, co oznacza, że tutaj od jakiegoś czasu nikt nie wchodził. Od razu wbijamy się do kuchni. Każdy wedle uznania może sobie robić. Tutaj mamy salon. Jak widać, troszeczkę wyposażenia jeszcze zostało. Meble, telewizor. Dom jest dość spory, więc myślę, że inne pomieszczenia mogą wyglądać trochę lepiej. Zresztą zaraz to sprawdzimy. Tu jest co? Toaleta. I wejście chyba. O, piwnica, dobra. To idziemy od razu do piwnicy. Mrocznie dość. Zresztą jak w większości piwnica. Tutaj jakieś lodówki. Chyba ktoś sobie tu zrobił po prostu magazyn. Dobra. Spróbujemy wejść do części mieszkalnej. Tu może być o wiele ciekawiej. Salon. Zdjęcie kobiety z dzieckiem. Być może właścicielki. Z tego co widzę, że powinno być jeszcze jedno piętro. Tutaj całkiem fajna szafa. Tu coś jeszcze jest, jakaś dobudówka. Spróbujemy znaleźć schody na górę. Prowadzą nas bombki świąteczne. Ktoś tutaj troszeczkę se pozwolił porozwalać. Stajenka. Tutaj też rozpierducha. Wszędzie leżą ozdoby świąteczne. Samolot z Lego. Tutaj mamy stajenkę, ale już nie jest wyposażona w zwierzątka. Jest i Mikołaj. Najprawdopodobniej na baterie. Tutaj też całkiem fajna szafa. Trzeba ją zamknąć, to od razu wygląda lepiej. Biuro. Dotarliśmy do biura. Tutaj ktoś pracował. Przynajmniej się starał. Mamy tu jakąś dziewczynkę. I pupilka w końcu. Łazienka. Już troszkę zdemolowana. Zobaczcie. Wykradli krany. Wszystko, co miało jakąś wartość, już zginęło.
szkoda. Zostało ostatnie piętro chyba poddasze. Nie wiem, czy coś tam będzie. Jedynie co słychać, to ptactwo. Może faktycznie gołębie się tutaj zagnieździły. Dwie duże szafy. A poza tym chyba nic ciekawego tutaj nie znajdziemy. Aladyn i lampki świąteczne. No nic, tym razem nie trafiliśmy na perełkę. Musimy się zadowolić tym, co znaleźliśmy. Myślałem, że ktoś podjechał, ktoś tu po prostu zawracał. Dobra, schodzimy na dół. Wejdziemy tak, jak weszliśmy. Zobaczymy, czy jeszcze tutaj coś jest. Jeśli nie, to się zawijamy. Jakaś chatka, o wiele starsza. Być może służyła jako garaż, a może i nie. To chyba zwykły garaż. Nic szczególnego. Kiedyś może i było tutaj kilka ciekawych rzeczy, ale teraz to myślę, że to już rozkradzione wszystko jest. Tu coś mamy jeszcze. Tu już wygląda trochę lepiej. Ale wszędzie te lodówki. Kolesia nie było stać na szafę i lodówki zwoził. Ewidentnie służą mu jako szafki. Schody do góry. O kurde. Jakieś stare meble. Wózki. Plakaty po kampanii wyborczej, ale chyba bardzo stare. Dobra, wychodzimy stąd. Nie znajdziemy tutaj nic ciekawego, więc się zawijamy. A ja postaram się po drodze coś znaleźć jeszcze o wiele ciekawszego, bo tutaj nic nie ma. Dobra. W tym garażu zakończę eksplorację, a my widzimy się znów na kolejnych moich wyprawach. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia.